Dlaczego ojciec wyrzucił pana z NIK-u, panie... Pani no właśnie, redaktor, kandydacie. Pani redaktor, ojciec nie wyrzucił mnie z NIK-u. Nic takiego się nie wydarzyło. Dalej jestem doradcą społecznym. Nie macie żadnych relacji, nie rozmawiacie, panie pośle. Jeszcze nie jestem posłem, jestem kandydatem. Panie pośle, panie, to właśnie. O, pewnie się pan... Ale to ciekawe tak, proroctwo, ale ja nie, mam jestem, ja nie jestem prorokiem, ani wróżką. Tak. Dobrze. Nie, rozmawialiśmy ostatni raz wczoraj wieczorem. I co? Bardzo dobrze. Wszystko okej? Okay. Mam nadzieję, że rozmowa będzie owocna, dlatego że uważam, iż... Rozmowa między Jakubem Banasiem a Marianem Banasiem. Tak, rozmowa między Jakubem Banasiem a Marianem Banasiem, ale po owocach ich poznacie, więc nie ma sensu w tym momencie do tego wracać i komentować, dlatego że liczą się czyny i w polityce chodzi o czyny, a nie o gardłowanie. Ale będzie pana wspierał w tej drodze do parlamentu? Ojciec nie musi mnie wspierać w drodze do parlamentu.